Kolejny komentarz na czas kryzysu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. A więc nie będzie wyborów. Tyle się naścierało tych wszystkich opcji, tyle pocztat wysiłku zrobiła, kazali nam skrzynki montować, straszyli nas karami do 10 tysięcy za brak skrzynki, co jest bezprawiem, zaznaczam. Wydano olbrzymią ilość pieniędzy, debatowano pod, powiedzmy, stołami, Wymieniano się y, jakimiś informacjami w tajemnicy przed, na, przed nami, i w nocy wydano na wydruk y, tych kart wyborczych 5 milionów złotych. Tak donoszą inne media. Poczta Polska wydała na przygotowanie się do całej akcji 10 milionów złotych. Mamy 15. A pan wice y, Jacek Sasin. Wypowiada się w, od, w odpowiedzi na pytanie, że on wie ile wydano i, i, i nie powie. Jak to nie powie? Czyje pieniądze wydano? Czy pan Jacek Sasin wydał swoje pieniądze, że ma prawo do odmowy tego, gdzie są dysponowane nasze środki z naszych podatków? Co to jest za porządek w ogóle? Co to jest za buta i co to jest w ogóle za bezczelność? To jest bezczelność, kochani. Tego nie da się inaczej nazwać. Takich ludzi w pierwszym rzędzie należy zdjąć ze stanowisk. Jak jest nieprzygotowany do programu i nie potrafi, to znaczy, że po pierwsze nie jest politykiem, po drugie jest, ukrywa przed nami pewne treści istotne dla narodu. I to no właśnie dlatego dążymy w tej chwili do utworzenia nowego państwa, nowego sposobu zarządzania naszym krajem. Żeby był transparentny, a nie, że ktoś sobie tutaj na telewizję wyda parę baniek, tu na wybory, które się nie odbędą też parę baniek, tam jakiś bank dostaje też zasilanie. Wszędzie jest jakieś rozdawnictwo. Brat ministra dostaje pieniądze. No ludzie, przecież oni nam się śmieją w twarz. Wystawili armię i mówią, nic nam nie zrobicie. My tu będziemy i koniec, a wy jesteście od tego, żeby nam służyć jako niewolnicy, i my zrobimy wam wszystko. Założymy wam, wam maski na twarz, na oczy, później będą okulary, później pancerne majtki. Co to są za porządki w ogóle? Obudźcie się. Już czas zacząć wysyłać protesty. Na piśmie, na liście, najmniejszy, najmniejszym kosztem. Niekoniecznie musi być to polecony. Zarzućmy ich w skrzynki. Oni tego nie przeczytają, ale będą widzieć ilości. Parę złotych nas nie zbawi. Piszmy maile do radnych, do Sejmu, do kancelarii prezydenta, premiera. Zróbmy im to. Niech widzą, że, to, że my nie jesteśmy bydłem i nie damy się w ten sposób traktować. Można by było porównać zachowanie, które w tej chwili opisuję, do tego, że idziemy załóżmy, jesteśmy w małej grupie. Powiedzmy, że to jest wioska 100 osób. No i ktoś szaman czy wódz przychodzi do swoich poddanych i mówi: "Słuchajcie, musicie mi dać podychu, bo jest nowy podatek. Tak? Swoją drogą nowe podatki się po, pojawią, bo ktoś musi zamortyzować stratę po tym zamieszaniu, które w tej chwili y, oglądamy i uczestniczymy w nim. Później zbiera z tych stu podychu i sobie kupuje samochód, na przykład. Uzasadniając wiosce, no, no ale ja nie miałem samochodu, musiałem sobie kupić. O co wam chodzi? To jest takie bezczelne zachowanie. Bezczelność władzy w tej chwili sięga zenitu. Czekam na następny ruch. Jeżeli on nastąpi, będę go oczywiście komentował, jak będę miał taką możliwość. Ale tu już widzimy, z kim gramy. Oni po prostu odkryli się i będą się odkrywać dalej. A są zdenerwowani, więc będą popełniać błędy. Patrzmy im na ręce. Kochani, nie zasypiajcie. Nie po to, żeście się budzili, żeby, się, żeby teraz zasnąć. Budźcie innych. Dzwoncie, piszcie, rozsyłajcie wiadomości, wysyłajcie linki do tych, którzy potrafią obsłużyć komputer. Informujmy ludzi, nie ma żadnej pandemii. Wirus jaki jest, taki jest, nie jest śmiertelny w takim procencie, jak nam się wmawia. Zdjęcia ze szpitali nadal nadsyłane są, są puste. A na jesień, jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to jesienią będzie trudniej. Jeżeli będzie to wieloetapowe, następną wiosną będzie jeszcze trudniej, a na następną jesień być może nie będzie to możliwe. Czy teraz nastąpił ten moment? To jest bardzo dobrze, że, że, że to wszystko wycieka w tej formie, ponieważ daje nam ostateczny sygnał. Teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości. A jeżeli ma, to niech wróci do swojego smartfona albo na Cartoon Network. Dziękuję Wam bardzo. I będziemy obserwować, komentować kolejne ruchy.